aktualizacja do ostatniego filmiku o nastawniku Detraxa. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wszedł dedykowany zadanie hamowania. Nie mamy już zwykłego Erlikona. Mamy zadanik taki, jak powinien być. Sześciopozycyjny. Pozycja 0, pozycja jazdy. Utrzymuje 5 bar w przewodzie głównym. Dalej mamy pozycję B-. Zwiększanie ciśnienia w przewodzie głównym do 5 bar. Konst, utrzymanie ciśnienia w przewodzie. B+, zmniejszenie ciśnienia w przewodzie, czyli zwiększenie siły hamowania. SOS, hamowanie nagłe. I pozycja minus pierwsza, zwiększenie ciśnienia powyżej 5 bar, czyli napełnianie uderzeniowe. Wchodzimy na pozycję konstans, pozycję drugą. I wchodzimy na pozycję trzecią, czyli upuszczenie ciśnienia z przewodu głównego. Upuszczam z pół bara. Skoczyło nam nieco ponad 1 bar do cylindra. Upuszczam kolejne pół bara. Mamy 2,5. Upuszczenie 1,5 bara daje już nam gdzieś ciśnienie maksymalne 3,7 bara, 3,8 bara w cylindrze. Na pozycji 1 luzowania spadnie nam do 5. Znaczy wzrośnie nam w przewodzie głównym do 5. Spadnie nam sobie jeszcze z cylindra. Pozycja 0 jazdy daje taki sam efekt. Pozycja 4 spuszcza ciśnienie w przewodzie głównym do 0. Pozycja minus 1 zwiększa powyżej 7 barów w przewodzie głównym. No i teraz zgłupiało mi wysterowanie zaworem. Przy okazji jest już poprawna wyklejka zgodna z tą wersją lokomotywy bez pozycji EB Max i czytelniejsza wyklejka pod hamulec. Niestety Bombardier lubuje się w białych napisach na żółtym tle. Tu na kontrast nic nie poradzę. Pokazuję to bardziej, żebyście się nie zdziwili w kolejnej wersji, że Traxa nie chce poprawnie hamować. Zobaczcie sobie na opis. Hamuje się podobnie jak zaworem Knora, tylko zdecydowanie większe wyczucie jest.